Witam Was, witam moim w dzisiejszym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o pokrzywie do królików, ponieważ tego tematu nigdy w siebie nie miałem, nawet tego nigdy nie stosowałem. Ten temat nigdy nie był u mnie na kanale poruszany, więc także możemy sobie na ten temat troszeczkę porozmawiać. Też oczywiście będę pokrzywę stosował pierwszy raz u siebie w hodowli, więc zobaczymy, jak to będzie w ogóle tutaj funkcjonować, będą w ogóle te króliki chciały jeść. Ło, to się przewrócił. Widzimy się teraz w poranku u królików. Na razie robimy taki sobie przegląd tutaj hodowlany, co się wszystko dzieje u króliczków. Ten jak zawsze się tutaj dobiera do klatki. Za chwilkę wam tu jeszcze coś powiem tutaj o tych samiczkach, ponieważ jest cyrk. Nie wiem, jaki może cyrk, ale trochę się wydarzyło. Z mojego błędu. Aha, ja na samym początku już chciałem wam powiedzieć, że jak będzie pod tym filmem 160 łapeczek, to wlatuje kolejny filmik od razu. Jak wbijecie szybciej co 160 łapek, to wleci szybciej odcinek. A jak nie wbijecie co odcinek, po prostu wleci na przykład za 4-5 dni. No. Jest taki cyrk z tymi samicami, no nie jest cyrk może, ale tyle się wydarzyło, że po prostu no maj miał 31 dni i ja żebym źle obliczył jakoś, po prostu jak wiadomo miałby 30 dni, po prostu bym sobie obliczył 30 dni, na przykład zahaczałem je 14-15 maja, a to około 14-16 byłby wykot. Okazało się, że nie, ja zahaczałem je 15-16, no. A okazało się, że wykot będzie już za 4-5 dni. A powinien być za około tydzień. Nie wiem, jak to wyszło. Więc od razu, że jeszcze mówię, zdążyłem posprzątać, a okazało się, że jakby to nie tylko jest zwykło, to tylko wziąłem tą łopateczkę małą. Tam tylko z rogów wygarniałem, tam gdzie miały najwięcej bałaganu. Tam na przykład miała ta nie miała za dużo. Więc także od razu tutaj sypnąłem trochę słomy, takiego siana drobnego spod kosiarki. No i co, no i tak czekamy na wykot. Jak wy ten film oglądacie, no to wykot już albo się odbył, albo będzie się odbywał. Bo odcinek wleci, nie wiem kiedy wleci, może w sobotę wleci. Nagrywam go w środę. Więc no, w sobotę jest planowany wykot tej samiczki, a na niedzielę jest tej samiczki. Jakoś tak to było. Wiem, że są dzień po dniu. Ta samiczka dałem, bo już czytałem jej słomy. To zaczęła od razu robić gniazdo, zobaczcie tam na tym miejscu. Też właśnie bardzo fajne miejsce dla mnie, bo mam na wyciągnięcie ręki, tak samo jak u tej samiczki. Wtedy jak wiecie, miała gniazdo w tym miejscu. Więc to mi nie było za bardzo na rękę. No, więc co? Tutaj o tej samiczki, jak tam wyglądają belgi nasze małe, o tam są nasze gnidy. Dobra. Tutaj sam czy kobieta też posprzątać może dzisiaj. No dzisiaj jest temat pokrzywy, nie? Bym zapomniał. Pokrzywa. Tu mam już pokrzywę taką gotową, wysuszoną. Zobaczcie, aż się kruszy. O. Pokrzywa wysuszona to jest takie, że po prostu jak się ją weźmie skrzywi, ona się po prostu będzie łamała nam. Ta jeszcze za bardzo nie jest wysuszona. Ja ją na słońce trochę położyć, bo jeszcze trochę taka jest gumowata, tak powiem. Ale nawet taka może być, wam powiem, bo nawet można dodawać pokrzywę taką po około godzinie, 30 minut po urwaniu, ponieważ żeby ona nie parzyła, bo wtedy traci właśnie te swoje tamte związki parzące i wtedy można już taką pokrzywę śmiało dawać. Ja tę pokrzywę nie zobaczę, to mi nawet spokoju nie da, nie? Ja tą pokrzywę będę dawał do mieszanki zbożowej dla samic. Czyli po prostu sobie zmieszam z tym razem. Albo sobie po prostu dam w osobne wiadereczko, jeżeli nie jest po prostu jeszcze tak za bardzo sucha, żeby na przykład też mi nie zaparowało, albo po prostu mi się tutaj nie napęczyło ten granulat, zboże wszystko tutaj. To sobie po prostu może to na osobne wiadereczko i będę sobie tak, wiecie, no dawał tak
to powiedzieć, że no z taką osobą zsypywałbym, nie? Za chwilę zobaczymy, czy w ogóle będą takie coś kuliki jadły. To będzie zawarć już przed sobą już mieszankę złożoną. Jak mówiłem na odcinku poprzednim z wielu kulików. Tutaj już sobie mieszankę zbogaciłem granulat. Tej nie dajemy, ta jeszcze ma troszeczkę. Więc zobaczymy, czy będą w ogóle jadły pokrzywe kuliki. A wyciągniemy sobie takiego takie łodyżce. Ogólnie pokrzywa dla samic karmiących jest bardzo dobra. Z tego co wiem od pewnej osoby, która jest na kierunku weterynarii, poprawia bardzo mlecznych samicy i jakoś też krwinki czerwone jakoś wytwarza. Też można właśnie dawać na poprawę mleczności marchewkę, koper. Może być koper świeży, koper suszony. Jedyne czego nie dawać na, jak samica karmi, no to nie dawać mięty, ponieważ mięta ona laktację po prostu obniża, osłabia po prostu. No i jakoś tak za bardzo nie chcą liści jeść. Ale nauczą się spokojnie. Nie młody i nie dostanie, żeby to zjeść. Jakaś tak nie zachętnie, ale nauczymy je. Bo to są same witaminki, jest bardzo zdrowa kulika. Za chwilę wam pokażę, że są dwa rodzaje takiej pokrzywy. Bo u siebie mam taką przyjemność, że dwa rodzaje pokrzywy rosną. Ale jedz. Masz. Jeszcze nie. Nie, to ja to ci położę, jest to później. Ale znając samicę Belga, to na pewno zje pokrzywę. Nie wiem, ona po prostu wszystko je. Jak idzie. Więc stajemy samicy Belga. O. A damy jej takie dwie, niech ma. Co, niech może też młode spróbują. To im nie zaszkodzi, ale. Może nawet je im pomóc. A tu stelepan masz tutaj. Czego ten stelepan? No zobaczcie, to razu liście je. Mówię, ten kulik to on wszystko je, on nawet surowe ziemniaki potrafi zjeść i nic mu nie jest. No da to kurde, no ja bym nie widział, to jest wszystko żarne no. Niby belg ciężki w hodowli, ale ten to wszystko je. Chwilę może to się młode skuszą. Zobaczymy, tam coś się to ładnie. Dobra. Oczywiście jak możecie też w linku macie link do donate'ów. Możecie wspierać mój nowy projekt, który będę robił. Ponieważ te wszystkie pieniążki, które zbierzemy, są przeznaczone na nowy projekt. Nowy projekt w... Ani wam nie powiem jaki. Ujawnię wam ten projekt na 1000 subskrypcji. No jest to też coś nowego u mnie w hodowli będzie, w takim mini moim gospodarstwie. Zresztą sobie sam przykawi mnie pokrzywy. I także, cześć! I także... Jak możecie, no to możecie wysyłać każdą jakąś gotóweczkę, jakąś darowiznę. Będziecie wtedy na projekcie wyróżnieni. O, ten też normalnie liście ładnie zajada. Zobaczcie. Bardzo ładnie sobie je. No, Marcin, moduł się przyszedł, zobaczymy, czy będzie jadł. Ale fajne są takie już. Widać, że belgi dużo uszy mają fajne. Fajnie. Fajnie też coś takiego się w hodowli mieć. Aha, miałem wam też pokazać właśnie dwa rodzaje tej pokrzywy. Czyli pierwszy rodzaj to jest taka pokrzywa
najczęściej spotykana u nas. Czyli taka po prostu taka, o, taka niska jakaś pokrzywa, nie? Powiem wam tak, ta pokrzywa bardziej parzy od tamtej drugiej pokrzywy. Ale pokrzywy, jeśli chcemy zerwać, wystarczy chwycić, o, za zwykły pień. Nie chwytajmy nigdy za czubki albo za coś, ponieważ to może zaszkodzić. Takie pokrzywy ja musiałem, jak bym nie dał, bo jest, widzicie, jest mszyca tutaj. No nie wiem, się to bardzo ostrości zapać. O. I widzicie, że jest mszyca, więc coś nie jestem pokrzywy nie dał. Więc to ląduje na gnojówkę. O, już zaczyna bardzo ładnie. Walorys jest pachowe wytwarzać, już bardzo ładnie zaczyna pachnieć. O, tu jest jeszcze pokrzywa. Dobra, i teraz wam pokażę pokrzywę taką. Taką pokrzywę, to jest w ogóle taka pokrzywa nisko, ona rośnie maksymalnie może do 30-40 cm. A pokażę wam jeszcze taką pokrzywę, która nawet rośnie do 2 metrów. A jest to pokrzywa tutaj ta, którą widzieliście na ostatnim odcinku. O. Jest to taka ta pokrzywa. Ona ma około już 1,70 m. Ogólnie pokrzywy się powinno rwać przed kwitnięciem, ponieważ wtedy jeszcze zachowuje te wszystkie swoje walory. Te właśnie wszystkie walory zdrowotne, zapachowe, wszystko. Wiadomo, wszystko co kwitnie, no to wtedy wszystko nam idzie w kwiat. A nie, wiadomo, wszystkie te wszystkie walory i to wszystko. Więc tak jak widzicie, no tutaj po prostu mamy taką pokrzywę inną. Tą pokrzywę właśnie daje na... Daję tę pokrzywę właśnie do mieszanki. Tam też pokrzywa rośnie właśnie. Tam są jakieś jarzyny. Więc to tak jak widzicie, tu będzie pokład. Dużo też było takich pokrzywy, jak tutaj widzicie. O. Jest, jest, tutaj jest. Ta. Niech nam zabie ostrość. O, z mszycą widzicie. Więc tam niżej mszycy nigdzie nie napadliśmy. Ostatni czubek sobie upierniczyłem i takie właśnie dawałem do właśnie do królików. O, tu właśnie jeszcze pokrzywa wyrasta. To ogólnie było kiedyś pełno pokrzywy właśnie takie zarośnie tutaj stąd, bo wiadomo, wszystko idzie korzeniami. O, tu jest malina, to nie jest pokrzywa. Teraz tam właśnie jeśli chcę, może tutaj wejdę i właśnie będę sobie kosił. Pokrzywa właśnie lepiej zbierać tak po deszczu, tak po kilku godzinach, żeby było ciepło. Żeby nam wiadomo się też nie zaparowało albo coś w tym stylu. Albo żeby nam też nie zgniła. Jeżeli chcemy pokrzywę taką na świeżo dać kulikom, teraz, no to możemy suszyć na słońcu. Jeżeli byśmy chcieli taką pokrzywę dawać dla królików na zimę, no to lepiej na przykład położyć w jakimś ciemnym miejscu, ale ciepłym i suchym. Na przykład gdzieś, nie wiem, w kotłowni albo gdzieś. Bo wtedy to jest wiadomo, słońce zabija wszystkie te jakieś tam te. Jeżeli będzie leżało długo, to słońce pozabija te wszystkie jakieś substancje. Więc także lepiej dawać w cień. Wiadomo, wtedy to będzie trochę dłużej schło, ale wiadomo, będzie lepiej dla królików. Ale u mnie jak taki 1-2 dni po słoneczku poleży trochę w półcieniu, trochę na słoneczku, no to jest to bardzo dobre dla królika. Tam dużo nie zabije. Wiadomo, aby leżało tak. Wiadomo, jak chcemy mieć pokrzywę na zimę, to ona musi być bardziej sucha. Ja wiem, o co chodzi, nie? No. O, to jest właśnie bardzo dobre dla królika. To jest lebioda. To króliki tak dobrze jedzą, że masakra. A pokażę. Damy sobie tutaj samiczce. Mszyce. Mszyca trochę siedzi. To oberwiemy sobie. No i cyk, oberwane ładnie. To też właśnie dobre jest na mleku ta lebioda. O, ma, zobacz, to mi zajec. No, nawet się nawet jadła. No, kurde. Ale jadła to pokrzywę, zobaczcie, nie jadła pokrzywy. Jednakże widzicie, no jadła. Ta jeszcze za bardzo, nie? Ta to jest taka trochę wybredna. Sam ty też jest tam trochę skubnął, ale zobaczcie, że ma paszę lepszą. To paszę zajadę.
A damy sobie jeszcze trochę takie pokrzywy. Tym młodym królikom niech spróbują też, a co, nie? O, taka pokrzywa. Ja taką pokrzywę po prostu bym sobie suszył. Suszył, no wiadomo, suszył, ale bym taką pokrzywę po prostu sobie mieszanki dawał dla samic. No idzie szczurku, fajny. Fajna buźka mu zrobiła. O, tak, te mieszanki mam takie domo kroje, kawałeczki, cyk, cyk. I by było. Też można dodawać w postaci siana. Ale ja tam wolę bardziej tak wiadomo, w mieszankę. Chętnie może królik zadeczyć, tak to domowała chwilę, bo się samo tu leży. Więc żeby się nie marnowało, ja wolę podawać w właśnie w mieszance zbożowej. Pamiętajcie też właśnie o subskrypcji tego kanału, o łapeczce w górę, żeby nie zapomnieć. A, jeszcze tam udaję sobie tutaj. No, tamty zawsze mi przyjść spada. O, to tak jak teraz. Sami jeszcze mocy nam gdzieś działy, nie? Nie? O, czasem, no zobaczcie, są z odcinka na odcinek coraz większe. No, normalnie rosną w oczach. Czy wy tak samo sądzicie? Piszcie w komentarzach. I cyk, dwójeczka. Proszę bardzo. Jak to będzie zajadał, czy nie? O, teraz zajada. O. Teraz też ładnie zajada. Kiedy to jeszcze rańcze? Jeszcze nam się nie sprzedała, ale nie śpię, nie śpieszę się też podarą tego. O, dobra, tyle im dam, to będą wystarczyć. To będzie za dużo. O, tyle niech mają. Ja taką pokrywę po prostu ucinam przy nasady. Daję na słońce, to na kostkę burkową i tam sobie po prostu jedzą. Tam sobie właśnie pokrzywę suszę, ponieważ te króliki ją jedzą fajnie. Baranek tam jesz. O, ten też nasz baranek chawa nas je. Zwany przed moją rodzinę czekoladowy. Fajnie się prezentuje, bardzo ładnie. Taki susz z pokrzywy jest bardzo dobry, dużo wartościowy. Też za chwilkę pójdę ususzyć królikom. Ususzyć, skosić królika trawy. Przed domem, ale to nie na tym odcinku, na innym. Jadę ładnie. No, trochę więcej miniaturki jeszczeli. Dobra, będzie dobrze. Chyba będą widowie zadowoleni. O, tak, tutaj kurde. Tam macie, jedzcie ładnie. Rośnijcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest dla was. Ale zawsze ładnie dojadę, no zobaczcie. Pierwszy raz zjadłem pokrzywę, ale ładnie jedzą. Więc nie jest najgorzej są pokrywy, to w rybelku. Ale zaraz mi się trochę wysypało owsa. Więc teraz przelatują tutaj. O, dobra. No i co, żeby odcinki mi zawsze długie wychodzą, nie wiem jak to robię, że takie długie zawsze odcinki mam. Wiem, że lubicie odcinki długie, ale dużo osób takich odcinków do końca nie ogląda. Tak jak na przykład teraz, już jest końcówka filmu, to może będzie tylko około 50% widzów oglądalności. No co, no, z dbania o samicę przed wykotem mamy jeden odcinek na gram. Czyli co ja wtedy daję jej. Tak jak widzieliście, to będę dawał pokrzywę też. Marcheweczkę też, zobaczmy tego, nagram inny odcinek. No i co, na chwilę obecną to byłoby w tyle w takim dzisiejszym odcinku. Więc trzymajcie się, podajcie o łapeczce w górę i cześć, siemka.